No, moi drodzy, to jest pytanie. Panie Bustowski, niech pan wyjaśni, co się wydarzyło podczas libacji alkoholowej pomiędzy panem a szefem Związku Zawodowego Marianem Zagórnym. To jest pytanie do pana, który ma pan odpowiedzieć na to pytanie, a nie, bo jak nie, to ja pana dorwę, złapię pana tak za dupę i tak cię przekręcę, łysa pało, alkoholiku jeden, że będziesz do końca życia wspomnieć, twoje dzieci i jeszcze wnuki będą wspominały, jak cię, jak to się mówi, pan Kalej przekręcił przez maszynkę. Ty myślisz, że mieszkasz w takim kraju, gdzie prawo nie działa, to ja ciebie nie mogę wyciągnąć? Ty uważaj. Uważaj, bo możesz nagle pójść spać w Zielonej Górze, a obudzisz się w Bałcen, w pierdlu. No. I to nie są żarty. I to nie jest groźba, to jest raczej obietnica. Masz odpowiedzieć na to pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi, w jaki sposób rozliczyłeś te dotacje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, masz opowiedzieć, co się wydarzyło w tym pokoju, co tam robiliście, ćpaliście, piliście, a może chciałeś się dobrać do pierdziawy, co? Bo takie opcje już też chodzą, że chodziły, w grę wchodziły jakieś tam seksualne sprawy, gdzie, jak to się mówi, Marian próbował bronić się, żeby nie zostać... No i co? Może opowiesz o tym bliżej coś? 300 tysięcy do rozliczenia. Może nam opowiesz, dlaczego Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni nadal w KRS-ach, w papierach nie dokonałeś żadnej zmiany. Dlaczego Marian Zagórny nadal jest w dokumentach KRS-u jako osoba żyjąca? Możesz mi powiedzieć, dlaczego ci to jest potrzebne? Możesz mi powiedzieć, jakim cudem wchodzisz sobie do Sejmu jak do knajpy albo jak do burdelu, korzystając z tego, że masz kwit, iż jesteś szefem związku zawodowego, to przypomnę ludziom, że tacy ludzie mogą na tej podstawie brać udział, po prostu mogą sobie do Sejmu wchodzić, gdzie chcą i kiedy chcą, tak? Może się z tego jeszcze wytłumaczysz? A teraz zapraszam was, moi drodzy, na materiał, który teraz wam tutaj załączę, żebyście się dowiedzieli, skąd się w polityce wziął pan Marcin Bustowski, którego tutaj widzicie, jakiego rodzaju machinacje były przy tych wszystkich sprawach, o których tutaj mówiłem, kto stworzył tego człowieka i wprowadził go do polityki, jakimi sprawami zajmował się Bustowski, zajmuje się do dzisiaj. Zapraszam do tego materiału. To jest materiał, moi drodzy, gościnnie tutaj, można powiedzieć, zaimplementowany dla was, żebyście sobie wysłuchali wszystkich rzeczy, skąd się wzięła partia Obudzeni Konsumenci, tak? I tak jak powiedziałem ostatnio, czy to nie jest to samo, co ze związkiem zawodowym, gdzie przejął pan związek zawodowy, który miał już pieniądze na koncie i pieniądze zniknęły? Czy teraz partia Przebudzeni Konsumenci nie jest w taki sam sposób zrobiona, gdzie najpierw nazbierałeś, człowieku, od ludzi zrzutek, pieniędzy na wyłudzałeś, a teraz przejęłaś, zamknęłeś partię razem z tymi pieniędzmi, ze wszystkimi zrzutkami? Posłuchaj, na twój temat będzie wszystko opublikowane, ile zebrałeś na tworzenie partii i będziesz się rozliczał. A dlaczego mam prawo o to pytać? Przede wszystkim dlatego, że dotację, którą otrzymałeś z ministerstwa, no, to są pieniądze państwowe, a każda osoba, która płaci pieniądze, ma prawo pytać o te pieniądze. I możesz być pewny, tak jak w sprawie pana Maciaka i innych, w tym tygodniu będę dzwonił oficjalnie, dzwonił i pismo wystosuję, tak jak do tej pani, która była szefem takiego stowarzyszenia. W tej chwili, jak to się mówi, gorzkie płacze są, bo prokurator na to wszystko wsiadł i na ciebie też prokurator wsiądzie. Będę dopytywał i ustnie, i pisma skierujemy do Ministerstwa Rolnictwa o rozliczenie dotacji z roku, w którym zmarł pan Marian Zagórny, a przejęłeś związek ty i masz rozliczyć każdą złotówkę. A jak nie,
Myśli, że w Polsce co, pod parasolem jesteś? Słuchaj, jeżeli w tej dotacji znalazła się chociaż jedna złotówka, która pochodziła z dotacji Unii Europejskiej, to będziesz biedny. To będziesz biedny, bo jednocześnie cię informuje, pójdzie pismo do odpowiedniego urzędu w Brukseli przy Unii Europejskiej z żądaniem wyjaśnienia. Ja cię jeszcze informuję, że przy Unii Europejskiej powstała komórka o nazwie Prokuratura Europejska, która właśnie się zajmuje nieprawidłowościami w rozdysponowywaniu unijnych dotacji. I takie żądanie pójdzie, to nie będę ja pisał. Moja kancelaria prawna napisze, a my prywatnie spotkamy się tutaj w sądzie w Niemczech i będziemy rozmawiali.